gratisy, zapalniczki mnie interesują, takie rzeczy zawsze to się przyda. Jeszcze katalog może wędkarska kuchnia, wódka, kawka. Kawkę można prosić? Tak, kawusia. I czarną proszę, no samą zwykłą. No dziękuję ślicznie. Matko za na kolejnym wypadzie, tym razem wędkarskie targi Kielce 2023, które organizuje PZW, wstęp dla członków PZW, jeśli opłacają tylko kartę na bieżący sezon 2023, jest darmowy za okazaniem legitymacji. I taki festiwal wędkarski, które odbywa się 14 i 15 dnia października 2023 w weekend grudniowy odbywający się w Kielcach. Jest na tą chwilę, drodzy Państwo, godzina 11:29, niedziela 15 października 2023 i nakręcę dla Was jakiś materiał z targów i zobaczycie co jak. Więcej przyciągając, dużo jest zapraszana na najnowszy film, a co będzie, zobaczycie sami, co przedstawiciele danych firm, sklepów, wystawcy mają w swojej ofercie, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie sługa, kto wybiera, chyba i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zawijamy się i zwiedzamy. Tu mamy stoisko. Za z tej strony, po prawej, po lewej mamy kolmik. Wszystkiego można pomacać, podotykać. Od razu bezpośrednio. Thank you.
korzeniu jest efekt taki, że sygnalizacja świetna nam informuje. Cały tył z bardzo leży. No, dokładnie tak. Trzymaj to. Masz. O tyś nie mam się na opatę. Do czego jest ten kij? Głośniej. Do czego jest ten kij? Jaki kij? Do łowienia ryb jest. Ładne stoisko. Ale do spinningu. Ładne jak na bazarach. No. A tam jest sprzętu macie. Mamy sprzęt, macie sprzęt. Tak, no. A to z jakiejś firmy jesteście? Czy... Nie, jesteśmy tak, prywatną firmą. Prywatną. Tak, prywatną. I wędkarskie handlu. Takie różne rzeczy. No. Wędkarstwo, militaria. Militaria wojskowe, widzę, tak, właśnie, jest tego trochę. Militaria budżetowe, wędkarstwo budżetowe. Oczywiście. A gdzie i to na targach prowadzicie jesteś... to, a ogólnie? Tak, ogólnie jeździmy po całej Polsce. Po Polsce, to tak. Tylko po targach. A macie swoją stronę jakąś internetową? Strony nie mamy, ale mamy numery telefonów i możemy to rozsyłać. No obejrzę, fajnie, proszę, fajnie. Proszę, tam jeszcze, fajnie. Jeżeli pan sobie życzy, to może pan sobie odsłonić, że tak powiem, tu. 12. Dokładnie. Drodzy Państwo, na bogato. 3, tak? O torbie nie wspomnę. Panie Sieńku. No. Tu są sam na czoło. Jeszcze było kiedyś.
stoisko z Harrisona. Ale marmyszki są wokół. Były tu marmyszki, ale nie przyszedł ten pan. Nie przyszedł? No nie. No bo zamawiałem przez internet. A był wczoraj? Nie wiadomo. Był. Był i dzisiaj też powinien być. A powinien być. A to po prostu mu się kielczanki spodobały. Może. Możliwe. Możliwe, bo kieleckie, jakie cudne. I mamy... jest kuźnia, wędkarska, podlodowe. Tam masz do Werta, te trzy na końcu. Skróciłem. Więc stąd chyba coś zakupię. Z kuźni wędkarskiej coś. Czemu nie odwróciłeś przelotek? Spirale? Klasyczne. Ale wiesz o co chodzi? Za krótka jest, wypada. Każdy ma swoje. Liczyłem, że... Wczoraj byliśmy w TVP. Dziękuję bardzo. W kieleckim TVP. Ale to super. I jakie laczki wziąłem. Ja mówię... Jakie ładne wejdeczki. A jakie woczki. I tu podlodóweczki, bałałajki piękne.
Tak. Te są po 35. To jest to naturalne. Tak, to jest naturalne. I zalewa do tego, nie? I zalewa. Ale to jest metoda górka, tu nie ma jakiegoś tam wiadomości. Robinson. Nie. Bo to poszło dzisiaj ze 3. Z tej skoro Robinsona. Wejście z chodami ruchowymi. Zapraszamy do dołączenia. Teraz tak pan zobaczy, te kulki, jeżeli jest mały haczyk 14, mogą jak najbardziej zrobić się popapy, ale wystarczy założyć 12, to się robi waters, ale ogólnie wszystkie są pływające. Wystarczy je sprawdzić na swoich haczykach i zrobić z niego sobie taką, co się potrzebuje. Nie? Bo pan mówi o popapach, nie? Tak. I te wszystkie kulki, które są popapy, a jaki zapach panu by interesował? Ten sam zapach. Albo otworzę panu nowy. Pokażę, jak ten czosnek, ten jest zielono-biały kolor, więc bardzo uniwersalny i taką pachnie delikatnie czosnek. Więc mówię, zapaszek bardzo uniwersalny. Mamy też słodkie zapachy, to jest nowość, to są makarony o zapachu miodu i Donaldu. Bardzo, można powiedzieć, typowa nowość, jeszcze będziemy ją do końca tak zrobić, żeby było al dente, ale na haczyk i tak dalej, na federka myślę, że będzie bardzo udany to produktem. I on jest o zapachu z
Znaczy, łowiłem nigdy na dolarze. Co? Na gumie nigdy nie łowiłem. Guma balonowa, Donald. Ale powiem panu, jeżeli to jest zbiornik typowo karasiowy, leszczowy i... No, to miód jest jednak takim spokojniejszym ten, bo Donald to jest, wie pan... W jakiej cenie to? To mamy, po tutaj mamy po 15, po, tylko czy mamy Donalda. Jeden Donald, jeden miód został. Aha, po 15 zł, tak? A te drugie to jakie to jeszcze? Nie mamy, tylko te dwa, bo miał być jeszcze zapach ochotki, ale nie zdążyliśmy zrobić. I długo to gotuje się? Znaczy, tego się nie gotuje, to już jest gotowe. To już gotowe? Tak, aha. To już jest gotowe, tylko tak jak mówię, to crazy. Są... Ile to można przetrzymywać? Znaczy, proszę pana, ogólnie założenie mamy, żeby to było do 2 lat. To ma swoje, jest skonserwowane. Tak, my mamy to sparowane, no. Ale to jest typowa nowość, która chcieliśmy... To już nie trzeba gotować tak jak dawniej makaron się nie gotował, tylko bezpośrednio na hak. To już się nie gotuje, to jest bezpośrednio na hak, ale jeszcze raz powtarzam. My chcemy dojść do tego, do perfekcji. To jest typowa nowość, którą chcieliśmy wypuścić w styczniu, więc ona już jest w 94% zrobiona, ale chcemy ją do ideału. A to jest makaron zanętowy, też nie trzeba gotować. On jest delikatnie twardszy, zanętowy. On jest wiem, żeby leżał tylko. On ma leżeć, ale on też, ten jest od początku targów, zobaczy pan, robi się na styczny. To nie są żadne mieszanki cud, to jest mąka, jajka, dodatek białkowy WPC, białka, żeby trochę kaloryczność, no i barwienie, tak? Jak ja to mamy nawet wymyślone, jest to stara szkoła w nowym wydaniu, chcemy coś po prostu do tego starej szkoły wrócić. Ja poproszę po jednym tym. A ten co to jest? To są nasze... No to też po papu, nie? No. Nie, to są tonące te, które pan ma. Przepraszam bardzo. Tylko jedne. No. Ostatnie. Już nie ma tego. Dobra. Tak? To jest ostatnie. To będzie 30 zł. Dobrze. Dobra, robimy dalej. Dobra. Sklep Kropka. Magnesy, puchary. Tak, to będzie listę. Zaprezentować. Po południu, albo na weekendzie, tak, ja sobie to odpalę. Ładnie, ładnie. Mamy. To jest ręczna praca. Ręcznie robiono wszystko. Nowy sklep wędkarski, Kielce, Semiryjska 28. A co pan łapaje, na jaką rybę czy prezencie? Ja to różnie. Feder przeważnie, grunt, feder. To dla pana będzie tylko. No, dziękuję. Dziękuję. Proszę, zapraszamy. Dziękuję. No i trafił się gratisik sklepu, więc... Zobaczcie, nowy sklep wędkarski Kielce Seminaryjska 28. I ręcznie robione. Wszystko, tak? Ręcznie robione. A kto to robi? Pan? Pan, dziękuję. To nazwisko jak będzie? Filis. Tem Filis. Tem Filis. I przynęty, więc warto wybrać się na do Kielce nowego sklepu Seminaryjską. To też, nie, to Kajteki, Kajtek to tak, widzę, Kajtek, to tylko to, wszystko, tak? Tak. Obrotówki, wahadówki,
No i od razu w oblery. Okej. No wzajemnie. Jedziemy dalej. Kajaki. Tam jeszcze miało być, to jeszcze tu wejdziemy. A mura to nam pieprzy. Można pochować, zobaczyć jak pracuje. Aha, no. Jak się tu nie, no w tym roku. Nie wiem, czy jest większa, ale... Bo to jest na gołe ciało praktycznie. Jeszcze nie to są fajne te ocieplaki. Dziękuję. Musisz się ten przypominać, że to ty teraz. Coś dla dzieci. Co to za rybkę złapałeś? Wiesz co to za rybka? Tytuł inwazyjny. Zapraszamy do inwazyjnych. Takie
zostajesz na polu do tyłu. A ten. Ty będziesz grał w piłkę, ja będziesz łowił ryb. Ha. Też będzie łowił. Może grać w piłkę i ryby łowić. Wiadomo, ja tak będziesz jeździł dziecko. To drogi sport te ryby. A lepiej kontuzji niż być piłkarzem. To jest kruska w tamtej? I tak to mniej więcej wygląda. Dam panu momencik. Zapasowe dwa takie jak to na to. Oczywiście jest ze mną kolega Karol, który łyknie chyba jakąś zanętę na próbę, nie? Jak myślisz? Zastanawiam się, bo cena jest, wiesz, śmieszna generalnie. Po ile jest? 6 zł za kilogram. 6 kilo za, raczej 6 zł za kilogram zanętę. Sprzedawca, jak to sprzedawca, zawsze zachwali twoje. No. Wiesz, no nie pieniądze i można spróbować, nie? Tak, tak no mi się wydaje. No i którą byś wziął? To jaka duża, 6, rzeka 35. Nie, wiesz co, wolałbym urozmaicić po prostu, nie ładować się w jedną wagę. Aha. Dużą. Tylko po prostu pobrać sobie po kilo, czy tam zobaczyć no, jeszcze jak te wiadereczka dwukilowe. A przepraszam, te wiadereczka dwukilowe. Karol łyka zanętę. Jeszcze sobie nie zjedzę czarnego na pewno. No to masz, możesz sobie powąchać nawet, dwa, widzisz. Dwa te lesze czarne. Jedną płoć. Tą rzekę byś sobie wziął kolorową. Kieciłem fluor. Płoć klasyczną czy czarną? Czarną. Wszystko będzie ciemne. Jeszcze czarne, płoć czarną. Co jeszcze tego kolendrowego jasnego dajemy? Które to jest? Nie, to jest chyba. No niech będzie jeden. No to bardziej takie na zimę chyba. Delikatnie barwnika czarnego i może niebieskiej też wyjeżdżać z tym osem. To co, dajemy rzekę? No niech będzie ta rzeka. Ile mamy? 5. No i jeszcze jeden górę muszę, dobra. To będzie tą karpiówkę. Tego Xa? Zwykłego. No i Karol zakupił zanętę. Jedną dostał. Gratis. Nie mam. Ula. Karol nie musi. Gdzie jest Karol? Nie ma. Ale mama jest. Jestem. Ale jesteś. Świetnie. Nikt nie mógł nie mieszkać w sali swoim. Wszyscy kradną. Siadaj blisko mnie, tutaj. Pamiętaj, że masz tutaj nóżki, tak jak właśnie wziąłeś. Tak jak mówię, koncentrujesz się tylko na dziesiątce. Pozycja prawdziwa, wyprostowana pozycja. Kradną przód stary, jak prawdziwy wędkarz. Pamiętaj, że kula ma lecieć prawie bez rotacji. I zaczniemy. A ja ci powiem, kiedy będę leczył wątkę, a ty próbujesz makować nam tutaj 5 razy dycha. Startujemy. Poszło. 8, 6, 8, dobierasz i zrób tak to raz, dwa, 10 i 6. I powiem ci szczerze, że to było bardzo dobrze, bo wszystko i nie było. Zabrakło punktów na nagrodę, ale piątka, że tak powiem, byłem. Świetnie, jak na pierwszy raz, naprawdę bardzo dobrze. Zapraszam. Wiem, że to świetnie, ale nie, ściągaj tę kurtkę. Nie, w kurtce mi dasz. Nie to, żebym ją chciał odłączyć, tylko... To jeszcze ja po koledze, dobra?
inaczej, tu musimy przerwać i zrobimy to po cichu, dlatego że tutaj już zaczniemy, za chwilę mamy prezentację. O, jest nasz doktor Ziątek. Słuchajcie, Bogdan, na początek może i ty rzucisz. To jest, słuchajcie, doktor Ziątek. No, ale dobra, dawaj, poczekaj, no dawaj, dawaj, dawaj. Raz i potem kolega doktor Bogdan Ziątek. 8. 10. 10. 10. 8. Taki sam wynik jak kolega. Myślę, że to jest jakaś nagroda. Słuchajcie, a teraz kolega Bogdan Ziątek, przewodniczący Rady Naukowej w PZW, ale musisz, Bogdan, wziąć 3 kule, 2 w lewą rękę, 1 w prawą, ręką na zewnątrz i wyobraź sobie, że masz kulę z ziemi, wiesz, to bawimy się w nadzeniu łowiska, tam mamy, że tak powiem, wypunktowane łowisko. Jesteśmy na 13 metrach, pod tyczkę mówimy. To co, ty się śmiejesz, bo wiesz co? Bogdan jeszcze niedawno oceniał moje prace jakieś 3 miesiące temu, teraz ja będę oceniał Bogdana. Bogdan jest wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, z tytułem doktora doktora. Nie wiem, lecimy. Bogdan, powiem ci szczerze. Ja myślę, że mam ci jeszcze jedno przykład. 8. Jeszcze ty je masz. Zakładamy. 6. I 8. Ja myślę, że pierwszy raz to robiłeś, więc zrobimy to jeszcze raz, a teraz już zrobimy konkursowo, prawda? Strasznie, słuchajcie, wszyscy myślą, że wędkarstwo jest takie proste, ale powiedz, mówi, że to straszne. Ale tak to zrobię. Dobra, Bogusiu, lecimy. 8 uwarę, lecimy. Raz. 8. 10. 6. I jeszcze 2 masz, prawda? Nie przelecimy, stary, to ekologicznie jest. 4. Wypremowałeś. On się rozproszył. Gratulujemy. O, to dziękuję. Jak miałeś? Znaczy ja miałem... Kacper też miał wysoko. Ja miałem 2 razy dychę. No. 2 razy dychę, miałem 2 razy 8 i raz 6. No i takie, drodzy Państwo, za konkurs, za nęcenie. 48 punktów, 46. Ile ja miałem? No, ty 30, miałeś, 46. 46. Nie. Dwie ósemki, trzy. No, 30. 30, no, tak? No. A, 30. No. Tak. 46. A więc za 46. Na pierwszy raz nie jest źle. No tak jest Mikado. Z konkursu. Więc warto nawet wybrać się na same konkursy dla dzieci, tak, Ula? Tak jest. Tak, a ty co? Kudełeczko. Ale się nie domyka. Znaczy Kacper. No domyka się, tylko musisz dobrze docisnąć. Nie umiem, mam chorego palca. Aha. Ach, dobra. Dociśniesz. I tak, i drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. No Kielce, nie? O, było burzliwie wczoraj. No, burzliwie było. Co dać? No bo ten... Kalonika takiego drugiego? Wie pan, tego województwa zostały zmniejszone, okręgi po staremu. No i tak, żeby za miedzy z kolegami nie łowić, to nie za bardzo, nie? Ja z kolegami łowię. No. Przepraszam, mam wymieniać Kielce? No ale to trzeba... Łowię? Dobrze, ale nie o to chodzi, tylko trzeba dodatkowo opłatę teraz wziąć, żeby w Sandomierzu połowić. No. Po prostu chłopaki się nie dogadali. Dokładnie. Dokładnie. No i tak to bywa, po prostu koledzy się nie dogadali, dlatego do osobne opłaty pod Tarnobrzeg. To tylko takie, myślałem, że dmuchane. Z daleka pan wygląda, jak pan z pistoletem poleciał. Więc drodzy Państwo, zakupy zrobione, aż reklamówka się torba urywa. Gratisy z nagrody, gratisy, no i trochę zakupów. I tak to leciało. Więc dziękuję, drodzy Państwo, za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. Idziemy do domu. Cześć. Do widzenia.